Siemanko, ja jestem Lucek. Zapraszam Was na unboxing nowego modelu. Właściwie nie takiego nowego, ten model już ze mną troszeczkę jest, a właściwie opakowanie widzicie, że jest troszeczkę porysowane. Już je kupiłem, no, dawno temu. Jest to model marki Oshima. Mam nadzieję, że tak się czyta. I zobaczmy, jest to Nissan GT-R R35. Tak ma wyglądać, jak widzieliście przed chwilą. Jest tu bardzo dużo elementów. Jest to pierwszy model z innej firmy niż Tamiya. Wcześniej składałem właśnie dwa modele Tamii. No i widzę, że właśnie tak staram się wyczuć ten plastik. Zauważyłem, że z tej firmy chyba plastik jest twardszy, chociaż to dopiero wyjdzie w praniu, tak? No jak będziemy to wszystko kleić, ale jest inny taki, może ja go odpakuję. Ja wiem, na pewno jest troszeczkę inny, jakby twardszy w odczuciu, takie mam wrażenie. Dodatkowo zobaczcie, mamy tutaj zderzaki, tak? To jest tylny zderzak, który sobie przyczepimy tutaj. Nie wiem, czy będą jakieś inne opcje. Jest przedni zderzak, więc nie jest tak, że cała karoseria jest już od razu, wiecie, gotowa ze zderzakami, z maską. Wszystko trzeba tu przyczepić oddzielnie. To jest komora silnikowa, prawdopodobnie będziemy musieli tutaj złożyć też silnik, jakoś on tam będzie sobie wyglądał. Dobra, idziemy po kolei, może ja to będę odkładał na bok. Tak, tu mamy zderzak. Jak sobie wygląda? Przedni oczywiście. Tu mamy tylny zderzak. Tak? Ja poprawię troszeczkę. O! Tu mamy tylny zderzak. Karoseria. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo mi się ogólnie w tym Nissanie podoba dach. Szczególnie te elementy później, jak tutaj będzie przychodzić szybka. Mam nadzieję, że uda mi się ją tym razem fajnie zrobić, a nie tak jak poprzednio zrobiłem to w CV. Lipa. O, zobaczymy. Głowa do góry. Uda się na pewno. Dobrze. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś elementy odblaskowe. To są prawdopodobnie przednie reflektory. Elementy odblaskowe, no i tutaj jakieś szyby do tych elementów, no do, wiecie, tylnych lamp, przednich lamp. Tutaj widzę, że jeszcze jest, nie wiem co to jest, coś tam jest. I tu chyba naklejki albo coś takiego, chociaż może to po prostu zwykły taki papierek, żeby się nie wyginało za bardzo, nie? No, tu mamy felgi, ale zarypiaste felgi, zobaczcie jakie super. Ja dziękuję, ale jakie ogromne. Tu mamy opony do tego, są w całym tym zestawie, zaraz zobaczymy. Mamy jedną deskę rozdzielczą, z tego co widzę, tu są kalkomanie. Jest kokpit cały w tym miejscu, troszeczkę kalkomanie przesłaniają. Są oddzielnie montowane fotele. Ej, ten kokpit jest naprawdę duży. Tu są fotele i fotele też będzie trzeba składać oddzielnie. Powiem Wam, że to jest chyba najbardziej zaawansowany model, jaki będę składał do tej pory. I teraz tak, tutaj mamy elementy podwozia. Co to tutaj jest? Nie, ja muszę to wypakować, bo jestem strasznie ciekawy tych rzeczy, które tam są. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj na pewno mamy elementy odblaskowe, ale znowu? No to dziwne. A, bo może tu mamy możliwość wybrania czegoś innego? Może to jest taka dodatkowa opcja, tak? Bo tutaj są odblaski i tu też są takie same odblaski, albo podobne. Może to jest jakaś inna opcja, będziemy musieli to zbadać. Oczywiście powiem Wam o wszystkim na odcinku, jak już dokładnie się z tym rozeznam. Natomiast interesują mnie te rzeczy tutaj. A, w sumie... No właśnie, ej, słuchajcie, tu mamy jakieś... Tu są jakieś sprężyny. Oh shit. Mam nadzieję, że w instrukcji będzie wszystko ładnie opisane, ale są jakieś sprężyny i zastanawiam się, do czego one są. Raczej nie do zawieszenia. A chociaż, nie wiem, zaraz zobaczę. Jakie ole zarypiaste. Idziemy dalej, muszę Wam pokazać resztę. Czyli tak, tutaj mamy... Zaciski hamulcowe są w tym miejscu. Tak, to są zaciski hamulcowe, tu jakieś elementy do chyba mocowania układu hamulcowego i później koła. Tu widzę, że układ wydechowy cały,
Nie. To jest tak, to jest tył układu wydechowego. Tu w tym miejscu. I tutaj tablice rejestracyjne. A, tutaj elementy jeszcze podwozia. No dobra, lecimy dalej. Ja widzę, że to podwozie tutaj nie jest specjalnie skomplikowane. Podoba mi się to. Zobaczcie, mamy taką jedną płytę. I on się będzie przyczepiać i od razu do tego koła. Wiecie co, mi to pasuje. Jedziemy dalej. Widzę, że tutaj naprawdę podwozie nie jest jakoś, nie będzie jakoś skomplikowane. Naprawdę mi to odpowiada. A, chociaż, no, to są od razu takie chyba zintegrowane elementy z tym podwoziem. O, są naklejki do szyb, tak? W poprzednim modelu nie było takich naklejek, że mogłem sobie spokojnie malować. Musiałem coś samemu wykombinować, no i wyszło to jak wyszło. A, tu mamy elementy odblaskowe, no i niesamowite tarcze hamulcowe. Zobaczcie, jak to zajebiście wygląda. No weźcie to, zobaczcie. Czy wy to widzicie? Ale zajebiona. Nawiercane, piękne tarcze hamulcowe. Kurczę, oby tego nie spartolić. Będzie super wyglądać. Mamy oczywiście też taką specjalną siateczkę, która będzie na przodzie, gdzieś tam na grillach, tak? Trzeba odpowiednio dociąć. Tutaj chyba spoiler. Bodajże listwy mamy. O, żeż boczne listwy. Wiecie jak dużo? O, zobaczcie, maska, lusterka. Wow! Jestem w szoku, naprawdę. Wygląda to ekstra. Dużo, bardzo dużo elementów. To już sobie patrzyliśmy tak pobieżnie. Tu są, to jest prawdopodobnie chłodnica, ale głowy sobie urwać nie dam. Może są dwie opcje tej chłodnicy, taka albo taka, nie wiem. Może można sobie właśnie wybrać, zobaczymy. Tu pewnie elementy silnika. Możliwe, chociaż ciężko powiedzieć. Okej, okay, to. Tu chyba komora silnikowa przyjdzie i to przyjdzie do tego jakoś, trzeba będzie to połączyć. No dobra, lecimy dalej. No to już właściwie końcówka jest. I tu mamy fotele, które będą... A, no nie do końca. Te są fotele złożone, a tu są jakieś niezłożone? Będzie trzeba przejrzeć dokładnie instrukcję. No kierownica tu jest, tu są już takie elementy też kokpitu, widzę. Kierownica, tutaj lusterko. Widzę, że mamy tylko jedną opcję do wyboru, w sensie nie możemy wybrać, żeby... O, i to mi się podoba. Nie możemy wybrać, żeby kierownica była po prawej czy po lewej stronie. Będzie musiała być chyba po stronie prawej, czyli fajnie. Boczne drzwi, tak, tutaj nie ma żadnej rewelacji. Ale podobają mi się już wycieraczki. Wycieraczki to są takie elementy przeważnie najbardziej delikatne, a tutaj czuję, że one są naprawdę bardzo twarde. W poprzednim modelu bałem się naprawdę odcinać te rzeczy od siebie, od wiecie, tej wypraski, tak? A tutaj widzę, że prawdopodobnie nie będzie problemu, podoba mi się. Jedziemy ostatnia wypraska, to już są elementy takie jak szyba. Tutaj przednie te... Widzę, że tutaj jest kilka opcji też. Tutaj tak jakby czegoś brakowało w tym miejscu. Nie wiem, może to się tak odcina. Będzie trzeba uważać z tym. Okej. Okay. I szyba jest... Szyba jest bardzo solidna w modelu Tami, który kosztował de facto też mniej. Ta szyba jest zdecydowanie gorszej jakości, tak? A tutaj jest naprawdę twarda. Czuć, że ten plastik jest zupełnie inny. No i... O, choroba, nie ma instrukcji? O, nie jest. O. Myślałem, że to jest takie... Że to nie jest instrukcja, że to jest jak coś innego. Ojej, ale duża. Zobaczcie. Są tu wszystkie step by step pokazane rzeczy. Widzę, że zawieszenie nie jest aż tak skomplikowane, jak w modelach Tami. Podoba mi się to. Będzie można to jakoś bardziej, widzę, że modułowo złożyć, niż wszystko składać, tak wiecie, po kolei takimi malutkimi jakimiś elementami. Z drugiej strony mamy... Właśnie. Z drugiej strony też mamy wszystko jak po kolei składać. Tak. No nic tutaj nadzwyczajnego nie ma.
No i właśnie te kalki też mnie interesują, czy są jakieś bardzo złożone, ale z kalkami to akurat nie ma takiego problemu. Na początku w pierwszym modelu się bałem tego bardzo, ale później jak już doszedłem do wprawy, kalki są tu. Jak już doszedłem do wprawy, to idzie to naprawdę fajnie. No jeśli chodzi o kalki, to mamy tutaj do rejestracji, zegary, no i loga Nissana, gdzie będzie można umieścić. Wszystko jest opisane w instrukcji. Bardzo mi się podoba ten plastik. Naprawdę, jest zupełnie inny niż w tych poprzednich modelach. Jest ekstra. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejne odcinki ze składania tego modelu. I ogólnie z modelarstwa. Będę bawił się teraz Nissanem R35. No i będę się starał, aby te odcinki były takie jak ten, czyli będę komentował na żywo i starał się Wam pokazywać takie etapy bardziej ciekawe, tak? Gdzie już mam wszystko, powiedzmy, pokolorowane, przygotowane, tak? Tylko będę Wam pokazywał, jak koloruję, powiedzmy, jeden element, a resztę sobie już pokoloruję poza odcinkami. Zresztą możecie mi też napisać w komentarzach, co byście chcieli najbardziej zobaczyć na takich odcinkach i postaram się Wam to pokazać. Jeszcze raz zerkniemy sobie na wygląd tego Nissana. Pyk. Tak ma wyglądać po złożeniu. Może wybiorę jakiś inny kolor, ale widziałem w internecie makietę właśnie z samochodami. Nie tam jej, tylko ogólnie z modelami. I Nissan miał taki fajny błyszczący lakier. Kurczę, muszę ogarnąć, jak taki błyszczący lakier robić, tak? Tutaj jest napisane, że to nie jest zabawka. A nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Tu są oczywiście jeszcze farby, jakie możemy sobie użyć do tego modelu, jakie są wskazane przez producenta, jakieś wskazane narzędzia, klej. A tak, tutaj coś jeszcze mamy. O, nawet zdjęcie tego Nissana w prawdziwości. No. Model z silnikiem. Tutaj wszystkie, nawet historia jest fajne, to jest naprawdę, podoba mi się. Chyba będę kupował właśnie modele Oshimy. Zobaczymy, jak on się będzie składał, bo to też jest ważne, aczkolwiek już plastik na pierwszy dotyk mi się podobał. Piszcie, co myślicie o tym modelu, chociaż tak za dużo też pewnie nie będziecie mogli doświadczyć po tym unboxingu, ale obejrzeliśmy sobie te elementy i tak w dotyku mogę Wam powiedzieć, że ten plastik jest fajny. No kurde, odcinek pod tytułem plastik. Do zobaczenia na następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.